Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony w trakcie przedstawiania założeń tarczy wschód, powiedział, że Polska musi być przygotowana na pełnoskalowy konflikt o długim czasie trwania. To cytat z generała Kukuły. Warto tutaj zauważyć, że Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, która obradowała w dniu 10 lipca bieżącego 2024 roku, wysłuchała i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wzmacniania wschodniej granicy Polski, w tym projektu. Tarcza wschód. Na temat tarczy wschód, która ma być, tego projektu, który ma być realizowany w latach 2024-2028, już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego, natomiast myślę, że warto przyjrzeć się bliżej słowom szefa sztabu generalnego, który ma oczywiście wiedzę pogłębioną i przedstawił tutaj tylko pewne, pewien wierzchołek góry lodowej, ale myślę, że te słowa i ten przekaz, który wybrzmiał 10 lipca w kontekście także szczytu NATO w Waszyngtonie, który odbywał się w dniach od 9 do 11 lipca, jest niezwykle istotny i warto, się te, i, i warto rzeczywiście to przeanalizować. Generał Kukuła powiedział, że prognoza zrobiona przez siły zbrojne dotycząca zagrożeń dla państwa polskiego pokazuje, że Polska musi być przygotowana, zdaniem oficerów sztabu generalnego, na, jak już wspomniałem, pełnoskalowy konflikt o charakterze symetrycznym i o długim czasie trwania. To podkreślił generał Kukuła, czyli kwestię konfliktu pełnoskalowego charakter symetryczny. I długi czas trwania. To oznacza, że w tych symulacjach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i w innych dowództwach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realnie prognozuje się możliwą wojnę klasyczną, bo to charakter symetryczny, czyli klasyczną wojnę dwóch lub więcej państw, pełnoskalową, czyli obejmującą sporą część. Państwa no i o długim czasie trwania. To znaczy, że tutaj przewiduje się uczynienie z państwa polskiego jakiegoś teatru działań wojennych w znacznie szerszym starciu. Tutaj jeżeli chodzi o sojusze polityczno-militarne. -polityczno Szef sztabu generalnego podkreślił, że celem wojska jest to, aby już w 2028 zafunkcjonowała infrastruktura. Tarczy, tarczy wschód na temat tej infrastruktury mówiłem. Ma powstać coś takiego jak komponent obrony pogranicza, tutaj no, ten akronim KOP. To pewnie nawiązanie do Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczpospolitej. Ma się on opierać na bazie Wojsk Obrony Terytorialnej i już takie konkretne ćwiczenia wojskowe. Maj, odby, mają się odbyć 1 sierpnia op, no, pod kryptonimem Bezpieczne Podlasie. To jest taka operacja, właśnie można powiedzieć, wynikająca z połączenia operacji Gryf i operacji reng, RENGAF. Nie mylić z ringrafem, czyli bo często to jest przek, przekręcane. RENGAF, no to tyłu czytane Wagner. Widać, że jest to inspirowane działaniami tego, ty tego typu grup prywatnych. Widać, że jest to nastawione, to, ta operacja Bezpieczne Podlasie na działania no właśnie na granicy polsko-białoruskiej. -polsko Widać, że realnie nie bierze się pod uwagę Jakichkolwiek pogłębionych działań dyplomatycznych, które pozwoliłyby wybrnąć z tej trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która jest oczywiście efektem bardzo błędnej polityki wschodniej w, moim, w mojej ocenie. Natomiast no, też trzeba sobie zdawać sprawę, że jakakolwiek operacja, jakiekolwiek ćwiczenia wojskowe, zwiększanie komponentu czy obrony pogranicza, czy komponentów innych, innych wojsk, no nie da stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa w sytuacji tak napiętych relacji geopolitycznych i to warto mieć na, ty mieć na uwadze. Bez dobrej dyplomacji, bez zmiany. Kierunku polityki państwa polskiego bez zmiany charakteru polskiej polityki wschodniej trudno będzie mówić o trwałym pokoju, o trwałym bezpieczeństwie na granicy. I żadne operacje, żadne kolejne komponenty w, w wojsku polskim, żadna infrastruktura nie zmieni tej sytuacji w sposób diametra, diametralny. Tym słowom szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego warto przyjrzeć się w kontekście Szczytu NATO, który odbywał się między 9 a 11 lipca bieżącego roku w Waszyngtonie, szczytu jubileuszowego, przypadającego w 75-lecie powstania sojuszu. I tutaj na samym wstępie warto zauważyć, że żadnych kluczowych decyzji w dziedzinie obrony zbiorowej na tym szczycie nie podjęto, zupełnie inaczej niż, niż na szczycie w, Ma w Madrycie w roku 2022, czy na szczycie w Wilnie w ubiegłym roku. Natomiast zapraszamy Padło tam kilka ważnych decyzji z punktu widzenia państwa polskiego i stanu gospodarki państwa polskiego. No, między innymi uzgodniono pakiet pomocy dla Ukrainy. Mówi się o aktywizacji wkrótce zlokalizowanego w Bydgoszczy tak zwanego. Połączonego Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Wiemy już z umowy podpisanej przez Donalda Tuska z Władimirem Zełęckim 8 lipca bieżącego roku, że na Polskę przypadnie ogromna część obciążeń finansowych, jeśli chodzi o szkolenie wojsk ukraińskich. Także właśnie na terytorium państwa polskiego, formowanie Legionu Ukraińskiego w Polsce, fundowanie kursów angielskiego dla Sił Zbrojnych Ukrainy, współpraca przemysłów obronnego, obronnych polegająca na tym, że to w Polsce będą serwisowane, obsługiwane technicznie różnego rodzaju i wozy bojowe, i czołgi, i, cał, i sprzęt wojskowy ukraiński. Natomiast tutaj widzimy, że ma być zwiększona wartość pomocy ze strony, ze strony NATO, mówi się o zagrożeniu. Gwarantowaniu sporych funduszy, bo 40 miliardów euro rocznie na pomoc wojskową dla, dla Kijowa, czyli przedłużanie tego konfliktu, bo tak naprawdę spora część tych wydatków na natowskich spadnie na Polskę, jako kraj, który graniczy, graniczy z Ukrainą. Natomiast to, co mogliśmy też zaobserwować, to bardzo istotne spotkanie w, w takim formacie NATO. I grupa AP4. AP4, czy jak to woli, AP4: Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia. W kontekście tych rozmów ważne jest to, że państwa azjatyckie nie chciały przyjmować wspólnej deklaracji z NATO. Widać ten dystans Australii, Nowej Zelandii, Japonii i, i Korei Południowej względem zaostrzania retoryki wobec Chin. Ten język zaostrza się w NATO. Widać, że te państwa starają się no, nie eskalować tutaj napięcia z Chinami, tym bardziej, że zdają sobie sprawę, że kraje Unii Europejskiej. Mają no bardzo delikatnie mówiąc ograniczone możliwości oddziaływania na Indo-Pacyfiku, a w krajach tych jest też bardzo silne lobby, które chce normalne, normalnego handlu z Chinami, nie chce różnego rodzaju sankcji czy zaostrzania po prostu relacji gospodarczych czy politycznych z Chińską Republiką Ludową. Chce handlować, a nie uginać się pod naciskiem Waszyngtonu w tych, w tych kwestiach. To, co jest istotne, to fakt, że zabrakło tutaj jakichkolwiek rozmów na temat przystąpienia ewentualnego Gruzji do NATO. To oczywiście Stany Zjednoczone wykorzystały pretekst tych protestów przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Niemniej jednak widać już taką, takie, takie dystansowanie się wobec Części ustaleń ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku. Zresztą wielu amerykańskich, amerykańskich teoretyków stosunków międzynarodowych wskazywało, że to właśnie szczyt w Bukareszcie i ta obietnica właśnie tego członkostwa w, w sojuszu dla Gruzji, dla Ukrainy była czynnikiem bardzo mocno zapalnym w tej części Europy i Przyczyniła się do właśnie tej eskalacji, którą obserwowaliśmy już później, no właściwie do 2008 roku, przez 2014 aż do 2022 i do czasów obecnych. Faktem jest, że tutaj zdystansowano się wobec tych aspiracji członkowskich Gruzji. Także nie było żadnego, można powiedzieć, entuzjazmu, jeśli chodzi o kwestię współdzielenia broni nuklearnej. Więc tutaj widać, że postawiono na swego rodzaju taki wstęp do deeskalacji. Niemniej jednak widać, że Amerykanie stosują taki strategiczny offshore balancing, używając tego terminu z teorii stosunków międzynarodowych, czyli starają się, no krótko mówiąc, wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami, i Polska niewątpliwie jest bardzo istotnym, takim powiedziałbym, przedmiotem polityki amerykańskiej, bardzo istotnym instrumentem. Te słowa generała Kukuły też należy odczytywać w tym, że Polska będzie jeszcze więcej wydawała na Zbrojenia, jeszcze więcej by wydawała na wojsko, bo też musimy sobie zdawać sprawę o z tej perspektywy zmieniającej się polityki amerykańskiej, gdzie Indo-Pacyfik, konfrontacja z Chinami, gdzie wspieranie Izraela w ewentualnej konfrontacji z Iranem jest priorytetem, a nie Europa Środkowo-Wschodnia, stąd ciężar wydatków, ciężar różnego rodzaju przygotowań, niestety również wojennych. Ma być przeniesiony na, na państwa takie jak Polska. I to jest niezwykle niebezpieczny scenariusz, w której Polska jest pozycjonowana jako ten przysłowiowy zderzak strategiczny. Można oczywiście jeszcze zawrócić z tej ścieżki, można przyjąć politykę wielowektorową, politykę normalizacji relacji z sąsiadami. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że im bardziej będzie rozpędzony ten pociąg ku wojnie, no tym trudniej będzie go zatrzymać. To, to w najbliższy czas i zwłaszcza wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych powinny być takim zimnym prysznicem dla polityków w Warszawie, którzy, no niepotrzebnie zresztą, tak jak już wspominałem w, poprzednim w poprzednich odcinkach podcastu geopolitycznego, wtrącają się wewnętrzne sprawy w Stanach Zjednoczonych, powinni przede wszystkim dbać o Bezpieczeństwo państwa polskiego i rozpocząć zmianę strategii państwa polskiego na strategię wielowektorową i na normalizację relacji z sąsiadami, bo bez normalizacji relacji z Białorusią i Rosją trudno będzie mówić o trwałym bezpieczeństwie, chociażby na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.